Cześć, tu Aga Rojewska, mistrzyni świata baristów. Zapraszam Was na recenzję ekspresu For Swiss Roma A10 Home na kanale Jak w domu. Zaczniemy sobie od tak naprawdę zewnętrza tego ekspresu. Jak widzicie, jest on bardzo elegancki. Ja bardzo lubię ekspresy w białym kolorze, bo one się dobrze prezentują i sprawiają też wrażenie takiej schludności i czystości. Ten dodatkowo ma fajny, duży, bardzo czytelny, dotykowy wyświetlacz, na którym mamy najważniejsze przepisy już gotowe. Także mamy kawę czarną, espresso, latte, cappuccino. Nie trzeba wchodzić głęboko w ustawienia, aby swoją kawę przygotować na dzień dobry. Mamy też łatwy dostęp do młynka. Młynek ma stalowe żarna i regulację mielenia. Jest też bardzo cichy. No to jest ważne w domu, bo jak robimy sobie kawę wcześniej rano, bo musimy pojechać w trasę albo jechać do biura, to nie obudzimy swoich współtowarzyszy. Z tej strony ekspresu mamy dostęp do bloku zaparzającego. Termobloki w tym ekspresie są dwa. Jeden jest to główny blok zaparzający, który parzy nam po prostu kawę, a drugi jest odpowiedzialny za to, że mamy taką pełną temperaturową stabilność, dzięki czemu każda filiżanka kawy jest pełna aromatu i zawsze zaparzona w dobrej temperaturze. Z drugiej strony, czyli w tym wypadku od mojej strony, mamy dostęp do regulacji spieniania mleka. Możemy sobie ustawić ilość piany, ilość mleka, ale o tym trochę później będziemy wtedy robić kawę z mlekiem. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy z takich bardzo ważnych funkcji? Dzięki temu, że mamy dwa termobloki, mamy też takie miejsce, gdzie możemy sobie podgrzać filiżanki, dzięki czemu też, jeżeli będziemy pili kawę dłużej, to ona tak szybko nie straci temperatury. No dobra, ale przejdźmy do konkretów, czyli do samego parzenia kawy. Tutaj jest kilka fajnych funkcji. Po pierwsze, możemy każdy z tych przepisów, wchodząc sobie do menu, zindywidualizować. I tak naprawdę mamy bardzo duże pole do popisu, bo możemy wybrać nie tylko objętość każdego z tych naparów, czyli na przykład do espresso może być od 20 do 70 ml, ale też espresso do każdego napoju mlecznego lub czarnej kawy. Może mieć również inną objętość, także możemy to sobie indywidualnie dostosować. Możemy wybrać temperaturę parzenia. Jeżeli mamy różnego rodzaju kawy, jasne palenia, ciemne palenia, to możemy tymi ustawieniami zagrać w ten sposób, aby uzyskać optimum smaku i aromatu. Możemy wybrać dozę. Jest to bardzo fajna rzecz, bo w przypadku większości ekspresów te dozy są dość małe, a tutaj mamy aż do 12 gramów, czyli można powiedzieć, że wręcz jak w profesjonalnych ekspresach. I ostatnia rzecz, którą możemy sobie tutaj dograć, to jest czas spieniania mleka w przypadku kaw mlecznych lub objętość wody w przypadku kawy czarnej. No i pierwsza kawa, którą przygotujemy, to będzie Americano. I ten ekspres ma bardzo fajną funkcję, Real Americano, czyli robimy prawdziwe, zgodne ze sztuką Americano. Wygląda to w ten sposób, że do espresso dodajemy czystą wodę. Co to nam daje? Mamy zwiększoną objętość naparu, nieco zmniejszoną intensywność w porównaniu do espresso. Dzięki temu, że woda nie przechodzi ponownie przez fusy, będziemy mieli na pewno napar równie aromatyczny jak espresso, a przy okazji będzie on na pewno dużo zdrowszy. No dobra, zobaczmy jak to wygląda. Mamy tutaj regulowaną wylewkę, więc jeżeli mielibyście większą lub mniejszą szklankę, można to wyregulować. Podstawiam sobie, naciskam tylko kawa czarna. Jak zaparzyliśmy espresso, od razu przełącza się na inną wylewkę i dodajemy po prostu sobie gorącej wody do naszego espresso bez dużej przerwy. Ekspres ten ma trzy niezależne wylewki, także woda, kawa oraz mleko wydostają się z innych otworów, także nie mamy tutaj takiego zakażenia krzyżowego, można powiedzieć. Mamy gotowy napój. Jak widzicie, mamy na powierzchni warstwę kremy. Jest to też dzięki temu, iż ten ekspres parzy kawę z mocą 19 barów. Jest to oczywiście więcej niż w ekspresach gastronomicznych, ale ma to uzasadnienie, aby w krótszym czasie z nieco grubszego mielenia uzyskać równie esencjonalny napar. Warstwa kremy jest bardzo ważna, bo to świadczy o tym, że mamy dobrej jakości kawę, dobrej jakości wodę i dobrej jakości ekspres. Objętość oczywiście prawidłowa, taka jak ustawiona. Zobaczymy sobie teraz, jak smak.
przypadku americano ważne jest, żebyście ustawili tą temperaturę wody tak, abyście się nie poparzyli. Jeżeli damy 90-95 stopni, no to oczywiście nasza kawa dłużej będzie gorąca, ale te pierwsze łyki mogą być zdecydowanie zbyt gorące. Ja ustawiłam sobie nieco mniej, więc mam tutaj to optimum smaku. Mamy fajną goryczkę, mamy fajny aromat, mamy fajny balans smaku. Kawa nie jest zbyt intensywna, więc wszystko jest tak, jak ze sztuką robienia americano być powinno. No ale dobra, zawsze ważnym elementem też u wielu domowników jest przygotowanie kawy z mlekiem. Mimo wszystko, wszyscy lubimy kawę z mlekiem i większość moich znajomych taką kawę pije. W takim razie przygotujemy sobie cappuccino. Dzięki funkcji One Touch wystarczy tylko nacisnąć jeden przycisk. Rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, to iż również cappuccino jest przygotowane zgodnie ze sztuką, czyli najpierw espresso, a potem spojone mleko. Dobra. Jeżeli chodzi o ilość piany albo ilość mleka, możecie to sobie według własnych indywidualnych ustawień zmienić. Dzięki systemowi Wow Milk Effect mamy tutaj piankę, która jest lśniąca, dobrej konsystencji. Możecie tą ilość piany, ilość mleka sobie regulować. Jest to bardzo dobry system do spieniania mleka. Zobaczymy teraz, jak całe cappuccino w smaku. Widzicie, że kawa i mleko są bardzo ładnie wymieszane. Mleko ma fajną, kremową konsystencję. W samej kawie, w całym napoju przebija się smak espresso, także jest to bardzo dobre cappuccino. Nie wymaga ono od Was żadnych dodatkowych akcji typu mieszania piany i mleka, czy warstw kawy i mleka. Także jest ono gotowe do wypicia i mi osobiście bardzo ono smakuje. Mogłabym je pić codziennie rano w domu. Co tutaj jeszcze jest ważne? Express ma system czyszczenia systemu mlecznego, tak aby zachować maksimum higieny i abyście nie musieli się martwić o poprawność działania właśnie tego systemu spieniania mleka. Można powiedzieć, że podsumowując, jest to super sprzęt do domu, elegancki, łatwy w użyciu, dający Wam maksimum tak naprawdę z każdych ziaren, jakie sobie użyjecie i myślę, że zadowoli każdego wymagającego użytkownika.